skąd żywe chowa wiatr. Wstęp nad łąkami jeszcze się unosi mgła. Ciepły jesienny dzień 19 października w Stajni Kociołki zorganizowano coroczne święto myśliwych i jeźdźców, czyli Hubertusa. Zanim odbył się główny punkt tego wydarzenia, czyli pogoń za lisem, uczestnicy, w tym zaproszeni goście, udali się na przejażdżkę po Puszczy Kozienickiej. Goście podróżowali wygodnymi bryczkami, podziwiali piękno jesiennego lasu oraz umiejętności jeźdźców. Ci nie tylko godnie przemierzali na koniach leśne dukty, ale też pokonywali przygotowane z myślą o nich przeszkody. Trasa liczyła kilkanaście kilometrów i zakończyła się na polanie w Kociołkach, gdzie odbyła się gonitwa za lisem. Z rudą kitą na ramieniu uciekała instruktor jeździectwa z Wrocławia Justyna Gąsior na koniu Espanera. Trzeba przyznać, że robiła to wyśmienicie i przez kilkanaście minut nikt nie mógł lisa upolować, pomimo starań jeźdźców. No, lis był bardzo ciężki do złapania. Nie nastawiłem się, myślałem, że go złapię, ale nie dał się. Był bardzo, ktoś lepszy. Była sprytna lisica. Lisa bym chyba dogonił, lisicy nie mogłem. Rudę trofeum udało się po długiej gonitwie upolować Robertowi Piecewiczowi na koniu Drom. Łatwo nie było, ale się udało po wielu, wielu latach. Jeżdżę od 1994 roku, czyli już 25 lat, z przerwami moimi. W Hubertusie uczestniczę praktycznie co roku. Po raz piąty, bądź czwarty u pani Haliny, za co jej serdecznie dziękuję za zaproszenie. Na poprzednich Hubertusach w Stajni Kociołki to pan Robert był lisem i uciekał jeźdźcom. W tym roku role się odwróciły. Jeździectwo dla mnie jest, to jest moje hobby. Codziennie po pracy tutaj dosiadam koni, które udostępniła pani Halina, za co jej serdecznie również dziękuję. Startujemy na zawodach i trenujemy młodzież. Po powrocie na teren stajni przyszedł czas na uroczystą dekorację flo i wręczenie nagród. Wykonaną specjalnie na tę okazję statuetkę przez pana Jacka Krekorę otrzymał Robert Piecewicz. Nie mogło też zabraknąć rundy honorowej. Po osobach dorosłych przyszedł czas na Hubertusa dla dzieci. Młodzi uczestnicy też wyjechali na trasę po Puszczy Kozienickiej. W tym przypadku gonitwy jednak nie było, tylko szukanie lisa ukrytego w zaroślach. Najbystrzejsze oko miał Igor Machaj i to do niego powędrowała druga statuetka, jako nagroda zdobyta w tegorocznym Hubertusie. Tu też każdy koń ozdobiony został pamiątkowym flo. Warto podkreślić, że najmłodszy uczestnik dziecięcego Hubertusa miał 5 lat i był to Tymon Białczak z Krasnej Dąbrowy na Kucu Majka. W tym roku gościliśmy klub z CKJ Jamka, gościliśmy klub z Krasnej Dąbrowy, no i udostępniliśmy też nasze konie gościom, którzy przyjechali i z Austrii, i z też z Norwegii, i z Wrocławia, także nie tylko nasi jeźdźcy brali udział, natomiast większość na naszych koniach. Jedną bryczkę mamy własną, ale ten pomysł właśnie zrodził się z tego, że tych bryczek chcieliśmy więcej i gości więcej, stąd mamy też gości od pana Marka Tomaszewskiego z Augustowa i państwa Sztyberów również z Augustowa. I liczę na to, jeszcze jest bryczka z Krasnej Dąbrowy i liczę na to, że za rok tych bryczek będzie jeszcze więcej. Dziś przyjechałem właśnie do pani Halinki jako stajnia, taka partnerska dla mnie, bardzo przyjazna, bardzo dużo wymieniałem się doświadczeniami między panią Halinką Kusek i między moją stajnią. Tak samo jesteśmy trenerami, trenujemy zawodników, też wymieniamy się poglądami i zawodnikami czasami. Przejażdżki i pogoń za lisem to nie był koniec atrakcji. Hubertus w Stajni Kociołki był w tym roku wyjątkowy. Po pierwsze, z okazji jubileuszu 5-lecia stajni przygotowano okazały tort, który przekazano na ręce Haliny Kusek. Były też podziękowania dla niej od podopiecznych i wychowanków za ciężką pracę trenerską. No, jestem bardzo wzruszona, rzeczywiście niesamowita niespodzianka i nie wiem, kiedy te 5 lat zleciało. Naprawdę to jest coś jak wiatr. Tort został w trakcie wydarzenia uroczyście pokrojony w asyście dwóch baśniowych jednorożców i został rozdany wśród uczestników Hubertusa. Drugą atrakcją był występ zespołu Stare Konie w składzie Aleksander Fikus, pomysłodawca przedsięwzięcia, członkowie Dariusz Szewc, Marek Kostrzewski i Staszek Łuczkowski. Jednym z wykonanych utworów był Wschód Słońca w stadninie koni. Konie, dumne konie, blask wstającego dnia. Lekkie i swobodne, jak na czystym niebie ptak. Kiedy ptak
potrzebna do biegu czerwonego. Chciałbym uciec stąd, chciałbym gnać za swą tęsknotą. W trakcie koncertu rozbrzmiewały też m.in. takie utwory jak Kiedy byłem małym chłopcem czy Summertime. Nie zabrakło też kultowych już przebojów Boba Dylana. Oczywiście był też poczęstunek dla wszystkich uczestników Hubertusa. Przygotowanie to jest chyba ta pasja. Z pasją się jeździ, z pasją się również zaraża i chyba o to chodzi. I z pasją się wszystko organizuje. I z pasją się to organizuje i bardzo się cieszę, jeśli tylko goście dopisują i pogoda dopisuje. W tym przypadku wszystko to zostało spełnione i sobota w stajni Kociołki upłynęła w miłej, rodzinnej atmosferze. Za naszym pośrednictwem Halina Kusek dziękuję też Nadleśnictwu Kozienice za współpracę przy organizacji tego wydarzenia.